Koniec lata, jesteśmy dzisiaj na Mistralu. Parę słów o samej jednostce, jaki ma napęd i co to w ogóle jest za jednostka? Jest to łódka z 1962 roku, drewniana jak widać, z dość mocnym silnikiem, bo tam koło 400 koni, z jednym silnikiem, długość tam koło 20 paru metrów, dość szeroka, wygodna, stabilna. Wcześniej, z tego co się orientuję, no do 30 wędkarzy mogliście wozić, teraz wszyscy chyba macie 21, nie? Tak, Urząd Morski zdjął nam ilość wędkarzy wszystkim, jeżeli mieli powyżej tam 21 plus 3 duże jednostki, teraz jest maksymalnie 21 wędkarzy plus 3 osoby załogi. Mhm. O. A powiem, że na takiej samej jednostce pływałem w Szwecji na zawodach w styczniu i było nas 46. I Szwecja jest w Unii, my jesteśmy w Unii i na takiej samej identycznej jednostce było 46 wędkarzy, a u nas może być tylko 21. To taka kolejna ciekawostka, ale na pewno ciekawostką będzie też to, że nam się zmieniły 8 sierpnia przepisy odnośnie wyławianych dorszy, nie? Tak, ustawa weszła wcześniej, ale rozporządzenie zaczęło działać od 8 chyba, albo od 8 albo od 6 sierpnia. W dalszym ciągu w rozporządzeniu, tak jak w ustawie było, że nie mamy limitu dorsza dla wędkarzy, tak w dalszym ciągu w rozporządzeniu jest, które jest do ustawy i to obowiązuje, że nie mamy limitu dorsza dla wędkarzy. Wymiar jest 35, no i jedna rzecz, którą uważam, że jest małym błędem, to jedna przynęta. Dorsza możemy łowić na jedną przynętę, czyli na plikera z jedną kotwicą, albo na gumę, czyli przywieszkę z ciężarkiem. Mogło zostać tak, jak było na wszystkich zawodach, że jeden pilker z jedną kotwicą i jedna przywieszka, albo dwie przywieszki z ciężarkiem. Na Mistralu jest pan od chyba niedawna, bo wcześniej tutaj był ktoś inny, woził wędkarzy, nie? Tak, tak. Ja pływam od 1 lutego tą jednostką. Wcześniej kolega Piotruś pływał nią. Przesadzam się w coraz większe jednostki. Zacząłem od 8-metrowej, później 15-metrowej, a ta ma 21. No to już niewiele panu w porcie we Wrocławiu zostało, bo tych takich dużych jednostek to tam mamy mało trochę. Mało, mało, ale jest wygodnie tu, wygodnie. Taką ciekawostką i może takim, może można to tak nazwać drobnym minusem jest to, że jeżeli się splątamy na tej tutaj jednostce, to plecionki potrafią się zaczepić o dno. To dno jest, to jest specyfika tego drewnianego dna, czy tam coś jest takiego, że faktycznie no to się bardziej się jakoś wlepiają te plecionki? Nie, to tylko wędkarze z napływu, którzy powinni rzucać daleko do przodu i jeżeli podejdzie przynęta pod burtę, to nie dopuszczać do tego, żeby daleko podeszła pod burtę, bo wtedy holując czy rybę, czy sam pilkera, sam zestaw podchodzi pod burtę. Jeżeli łódka ma tam 2 metry z kawałkiem zanurzenia, to wtedy bardzo często przy puszczaniu bardzo pod łódkę zaczepi o to. No i wiadomo, część tam urwało klientów pilkera, czy tam przywieszkę i o to też można zahaczyć. No, będziemy wychodzić na slip, będziemy się czyścić i o. I wtedy ściągniecie tak. 300 pilkerów. 300 nie, może tylko 200. No ale to taka specyfika właśnie łodzi drewnianej, bo na metalowej no, to się nie przydarzy, tak? No ale no, drewno ma jakiś taki swój urok. To jest jedyna łódź drewniana w porcie w Wrocławiu? Nie, jest kilka jednostek drewnianych. Jest. I mniejszych, i tej samej wielkości jest też jedna duża łódź. Jest kilka drewnianych. Jakie udogodnienia są podczas rejsu dla wędkarzy? Jakiś posiłek jest też? Znaczy my w cenie rejsu mamy 2 posiłki, śniadanie, taki szwedzki stół, później jest na ciepło zupka, oczywiście patroszenie ryb, pomoc w wędkowaniu. O. W jakiej cenie jest wypożyczenie sprzętu wędkarskiego? Bo widziałem, że tu część wędkarzy ma od was wypożyczone. No tak, my w wakacje mamy w cenie rejsu wędkę, cały zestaw do łowienia dorszy. Po wakacjach to kosztuje od 20 do 30 zł. No.
I to już jest z pilkerem, rozumiem, już jest cały komplecik. Tak, pilker z kotwicą lub jedna przywieszka z ciężarkiem od 6 sierpnia. Od 6 sierpnia. Rejs kosztuje 160 zł i ile taki rejs trwa? Teraz mamy trochę krótsze rejsy, około 12-13 godzin. Wiosną, kiedy ryba jest trochę dalej, no to trzeba dłużej popływać, około 17 godzin. Jeżeli jest tak bardzo daleko, jak potrafi być nam, to musimy płynąć około 4 godzin, nieraz i więcej. Tutaj jeden z wędkarzy chwalił mi się, że płynął z panem na platformę wiertniczą. No i to tam sporo czasu zajęło, bo żeście o 5 wypłynęli, o 9 żeście byli z powrotem. Można się umówić, nie wiem, trzeba jakąś grupę zebrać ludzi, żeby się umówić z wami na taki rejs na platformę, czy to sami jakoś tak organizujecie? Nie, możemy połączyć grupy wędkarskie, to nie ma problemu. Wędkowanie tam bliżej platform wiertniczych to jest właśnie na wiosnę, od połowy lutego do końca maja, można powiedzieć. Tam dość duże ławice się trzymają dorsza. Tak, bo właśnie się chwalił, że tam były same duże dorsze. Taka ciekawostka, że no tych małych tam, powiedzmy, 40-centymetrowych tam nie było, były po prostu same 50-tki w górę. I to jest też taka, co tam jest takiego przy tej platformie, że tam się trzymają te duże ryby? To znaczy, no dalej jest to dalsze łowisko, ale też potrafią być mniejsze ryby, ale fakt, że są trochę większe tam te ryby, no większe to były w 2007 roku, 2008, to były większe ryby, teraz to są małe ryby, teraz złowienie dorsza 5-6 kilo to jest, no można powiedzieć, że wyczyn, tak, no. W tym roku my mamy największego dorsza 8 kilo, a kiedyś, kiedy pływałem tam 2006, 2007, 2008 rok, to wrażenia nie robiła ryba 3-4 kilo, a teraz robi. No tak, no i ten limit, który nam zniesie na 35 cm, no to też świadczy o tym, że ten dorsz jest stary, ale po prostu mały. Uważam, że no bo nas pociągnięto pod rybołówstwo rekreacyjne i rybacy, żeby po prostu nie marnować tej ryby, która jest mniejsza niż 38, muszą zabierać i zmniejszono wymiar na 35. Uważam, że to nie jest dobre posunięcie, bo jednak część tych ryb wypuszczanych przez wędkarzy mniejsza by przeżyła. W Szwecji na zawodach, dam przykład ze Szwecją, w Szwecji nie ma limitu, ani okresu ochronnego, ani wymiaru, ale na tych zawodach, w których my braliśmy udział, wymiar był 45 cm i uważam, że to jest dobre posunięcie, żeby nie bać mniejszych ryb na zawodach. No tu myślę, że 38-40 cm jakby podniesiono wymiar dla wędkarzy, nie byłoby źle, no. Żeby nie brać tych mniejszych ryb, żeby one może jeszcze przeżyły trochę. No wędkarze właśnie mają z tym problem. Często się zastanawiają, czy warto wypuścić tą rybę. Przeważnie zostawiają z tego względu, że myślą, że i tak nie przeżyje, a nawet jeśli machnie ogonkiem i oni to zauważą, że niby jest okej, to drugi podpowiada, no dobra, a za 5 minut będzie do góry brzuchem pływać. Także no ten taki pomyślunek u tych wędkarzy jest taki, że no ta ryba na pewno nie przeżyje. No tak, no oni twierdzą, że nie przeżyje. No to generalnie część na pewno nie przeżyje, ale to zjedzą, nie wiem, wszy denne, które się żywią padniętymi dorszami, a dorsz jak nie ma co jeść, czyli ma szproty śledzia, to jest, że zjada te robaczki, no to taki jest zamknięty obieg, prawda? Albo one dorsze, albo dorsze je, no i coś tam z tego dorsza, no branie bardzo małych ryb to jest, no ja tego bardzo nie lubię, nieraz jak przejdę się po kutrze i zobaczę taką sytuację, to wyrzucam wędkarzom rybę i tłumaczę, że za to jest dość znaczna kara pieniężna, jeżeli ryba jest mniejsza niż 35 cm. Bo jeżeli chodzi o ilość, to jakiś tam ten przedział ilościowy 7 dorszy, to zostało po prostu zniesione i ilościowej no nie mamy jakichś widełek. Tak, to dla jachtów komercyjnych, takich jak my jesteśmy, nie mamy limitu dla wędkarza. Czy wędkarz, czy te nowe ustawy, co weszły, czy one jeszcze dodatkowo na wędkarza jakieś obowiązki dodatkowe nakładają? To znaczy na wędkarza nie, no jeżeli przyjeżdża do nas wędkarz i łowi u nas, to go nic nie obchodzi, bo my mamy licencję wykupioną. Nowa licencja jest no, dużo droższa, nie wiem skąd panowie, którzy ustanowili kwotę, wzięli
bo wzrosła dla nas o 6000%, czyli różne widziałem podwyżki, ale 6000% to jest dość duża podwyżka, ale to jest, no to jakoś się rozłoży, prawda, i jak będzie dużo rejsów, to jakoś to rozłoży się. Najważniejsze jest to, że nie mamy limitu dorsza dla wędkarzy i wędkarze mogą sobie złowić, nie wiem, 15, 20, 30, jak dobrze biorą, a nie tak jak kiedyś 7 i jeżeli brali więcej, no to chowali i to było na ich ryzyko, bo my nie dopuszczaliśmy do tego. Dzisiaj wypłynęliśmy o 5 rano, będziemy w porcie pewnie gdzieś tak około godziny 19. Mamy lokalizator GPS włączony i mamy, z niego wynika, że tak ponad 120 km dzisiaj zrobiliśmy. No i troszeczkę szukał pan tej ryby. No muszę tutaj, no szacunek się panu należy, o, bo żeśmy troszeczkę popływali i początkowo, no wydawało się, że tego dorsza nie będzie. Pojedyncze sztuki się zdarzały i to jeszcze jakieś podczepione za ogon. No i później trafił pan w takie łowisko, że naprawdę był dorsz za dorszem. To ma pan pozaznaczane takie łowiska u siebie na mapie, czy po prostu no, płynie pan na przełaj szukając tych dorszy? Nie, no mam dość dobre miejsce, mam dobre mapy, gdzie można łowić dorsza, gdzie często on przebywa i no, zaczęliśmy dość daleko na wschodzie i pojechaliśmy dość daleko na zachód, tam gdzie ryby powinny już być dawno, tam dawno nie jeździłem, no i okazało się, że tam ryby są, no po prostu. Parę dni wiało i trzeba było poszukać je. Za troszeczkę ponad tydzień mamy festiwal dorsza we Władysławowie w Pomorzance. No i jak to od strony takiego szypra po prostu, jak to od strony szypra wygląda? Pan dostaje ekipę ludzi z góry przydzieloną, tak? Jest jakieś losowanie i pan z nimi po prostu płynie. Pan musi się po prostu sam wykazać jak najlepszymi łowiskami, tak? Rozumiem, tak, to do tak. Pana należy. Tak. W piątek odbywa się losowanie, są przeznaczeni wędkarze na różne kutry, jest ich kilka. No i tam wypływamy gdzieś, myślę, około 5 rano i każdy z szyprów płynie tam, gdzie uważa, że te ryby będą. No, szukamy ich. No. I zarzucić wędki możemy o 8, czyli no jak ktoś wcześniej przypłynie na łowisko, to po prostu go pilnuje tego łowiska. Dwie godziny od wypłynięcia można zacząć wędkować. Aha, to nie jest tak, że o 8 wszyscy naraz mogą, tylko dwie godziny. To tak? Znaczy, jeżeli o 6 wypłyniemy, to o 8 możemy łowić. Po prostu dwie godziny od wypłynięcia w porcie, po dwóch godzinach od wypłynięcia z portu zaczynamy łowienie. O. I tam jest jakaś przerwa w tym łowieniu, czy się łowi do tej godziny 16 i potem jest wyciągnięcie wędek o 16? Jest tylko zmiana stanowisk o 5 miejsc w połowie rejsu. I bez względu na to, gdzie jesteśmy, o godzinie 16 chyba kończymy łowienie i wracamy. Czy ktoś ma godzinę, czy 3 godziny do portu. Ważne, żeby o jednej godzinie skończyć, a o powrót to różnie spływają kutry, o różnej porze, w zależności od tego, jak się bardzo oddaliły od portu. 4 lata temu odbył się taki jubileuszowy festiwal dorsza, 10. No i pan tam zgarnął główną nagrodę, tak? Tak, akurat mi się udało. To było dość sporo wędkarzy, bo ponad 200. Dwa dni pływaliśmy. No, dwa dni wygrałem akurat kutter. Wcześniej Admirała z Krzyśkiem Plewką, a drugiego dnia jest z Yvonne. No i wygrałem łódkę. Dość fajną, z silnikiem do pływania po morzu. Ale wtedy rozumiem, że nie był pan jeszcze tutaj zatrudniony jako szyper na którejś z jednostek w Władysławie. Nie. Miałem dwie swoje motorówki wtedy jeszcze i pływałem motorówkami, a zrobiłem sobie przerwę, bo to jubileuszowy. Festiwal dorsza, dość dużo wędkarzy, dobrych było, to sobie zrobiłem taki przerywnik w pracy i wędkowałem. Akurat fajnie poszło. No i dlatego pewnie pan Grzegorz z Pomorzanki kazał mi dzisiaj pana bacznie obserwować, bo mówi, no ten chłop wie, o co chodzi i mam się od pana coś nauczyć. No i tak obserwowałem pana cały dzień i faktycznie no, techniką bije pan na głowę większość tutaj wędkarzy, która się dzisiaj próbowała coś też złowić na tej jednostce. Ostatnie pytanie moje takie odnośnie
tego, ile ta jednostka, ten silnik, bo to jest 400 koni, tak jak pan mówił, i ile on pożera tej ropy na taki średni rejs, powiedzmy tak jak teraz, jest około 100-120 km robimy. No, 200 litrów i więcej. No, 200 litrów i więcej, czyli no to... A taka jednostka mniejsza, no ma pan doświadczenie, te mniejsze jednostki, jak to wygląda? Mniej palą, no, ale też potrafią, jak jest dużo pływania i szybkie są te jednostki, jak się szybko przemieszczają, to też potrafią dużo spalić. Wszystko zależy od warunków, od prądów, no i jak daleko pływamy i długo. No bo do tego zmierzam, jeżeli tutaj osoba prywatna chciałaby sobie taką łódkę kupić dla swoich prywatnych celów, żeby sobie po prostu, nie wiem, z rodziną, ze znajomymi wypływać raz na dwa tygodnie, powiedzmy, na dorsze, no to z jakimi kosztami odnośnie samej chociażby ropy muszą się liczyć? To znaczy, my mamy ropę w innej cenie, bo my mamy działalność gospodarczą, a normalny taki śmiertelnik to zapłaci na pewno więcej za paliwo, są opłaty w porcie, jeszcze musi się dla niego znaleźć miejsce w porcie. Myślę, że lepiej korzystać z usług naszych niż sobie kupić łódkę, bo my wiemy, gdzie pływać na ryby, a taka osoba, która nie jest za bardzo zorientowana z morzem i z łowieniem, to może sobie kupić tylko łódkę i popływać tak turystycznie, bo złowić ryby będzie mu ciężko. Dziękuję ślicznie za wywiad. Również dziękuję bardzo.